relacje między lokalnymi zborami. Skoro mamy informację o tym, że istnieje coś takiego jak lokalne zbory i Pismo Święte pokazuje nam cechy charakterystyczne dla lokalnego zboru wierzących zgromadzonych wyłącznie na gruncie biblijnym, jakim jest praktyczne uznawanie jednego ciała Chrystusa wokół osoby Chrystusa, jedynego Bożego centrum zgromadzania się Kościoła, to chciałbym dalej przyjrzeć się teraz, jakie relacje powinny istnieć według Pisma Świętego pomiędzy zborami zgromadzającymi się lokalnie w różnych miejscach geograficznych. Niezależność czy jedność? To jest pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać. Czy te zbory są niezależne, czy są jednością? Są w zasadzie dwie możliwości uregulowania relacji międzyzborowych. Zbory mogą funkcjonować jako niezależne jednostki, odpowiedzialne jedynie wobec swej głowy w niebie, jaką jest Chrystus, i jak niektórzy uczą i postępują lub mogą współistnieć w praktycznej jedności, podnosząc zarówno wspólną, kolektywną, jak i lokalną odpowiedzialność, jak uczą i praktykują inni. Czyli albo niezależność, albo jedność, jeśli chodzi o relacje międzyzborowe. Który z tych dwóch modeli jest właściwy? Powstaje zatem pytanie, oczywiste pytanie. Która z tych dwóch możliwych ścieżek, opierających się na zupełnie innych zasadach, jest rzeczywiście zgodna z pouczeniami Słowa Bożego? Którą ścieżką podążały zbory nowotestamentowe? Tę kwestię musisz rozstrzygnąć gruntownie na podstawie Słowa Bożego, jeśli chcesz być zgodny ze Słowem Bożym. Gdyż właśnie w tym punkcie, pośród tych, którzy twierdzą, że zgromadzają się wyłącznie na zasadach Pisma Świętego, powstały dwie różne szkoły poglądów i to dwie zupełnie zwalczające się szkoły poglądów i zupełnie przeciwne sobie praktyki, które podzieliły ich. Zasada jednego ciała. Na samym początku chciałbym przypomnieć to, o czym mówiłem wcześniej, kilkakrotnie w wielu materiałach, między innymi materiałach dotyczących lokalnego aspektu Kościoła. Skoro istnieje tylko jedno ciało składające się z wszystkich prawdziwych wierzących, to każdy lokalny zbór zgromadzony na gruncie jedności tego ciała jest reprezentacją lub wyrazem jednego Kościoła Bożego w danym miejscu. Jest częścią niepodzielnej jedności, jaką stanowi Kościół Boga Żywego. Już z tego punktu widzenia nie może być mowy o niezależności poszczególnych zborów. Skoro jest częścią niepodzielnej jedności, jaką stanowi Kościół Boga Żywego, to już z tego powodu, z tego punktu widzenia, nie może być mowy o niezależności poszczególnych zborów. I skoro istnieje tylko jedno ciało składające się z wszystkich prawdziwych wierzących, to każdy lokalny zbór zgromadzony na gruncie jedności tego ciała jest reprezentacją lub wyrazem jednego Kościoła Bożego w danym miejscu. Jest częścią niepodzielnej jedności, jaką stanowi Kościół Boga Żywego. Już z tego powodu, już z tego punktu widzenia, nie może być mowy o niezależności poszczególnych zborów. Jeżeli każdy lokalny zbór jest żywą częścią ciała Chrystusa na ziemi, to praktyczna jedność i współpraca muszą istnieć między tymi lokalnymi przedstawicielstwami jednego ciała. W przeciwnym razie prawda o jednym ciele zostaje zupełnie unieważniona zarówno co do zasady, jak i co do praktyki. Zerknij na to z praktycznego punktu widzenia. Pozwól, że posłużę się przykładem. Jeśli jakieś wielkie przedsiębiorstwo międzynarodowe ma swoje filie i lokalne przedstawicielstwa handlowe w wielu różnych miejscach, to przecież muszą one funkcjonować razem i współpracować ze sobą jako jedna całość według ujednoliconych zasad,
z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i warunków. Gdyby każda lokalna jednostka działała niezależnie od innych, nie mogłoby być mowy o sprawnym funkcjonowaniu tego organizmu jako jedna firma. Wspólne działanie i jedność są absolutnie niezbędnym warunkiem dla harmonijnej koegzystencji. Wtedy bardziej byłaby to franszyza, gdzie jeden punkt franszyzowy potrafi zwalczać drugi punkt franszyzowy, będący pod tym samym szyldem. Ale to w Kościele tak nie może być. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, poucza nas, że pomiędzy wszystkimi różniącymi się od siebie członkami ciała Chrystusa istnieje mimo wszystko zadziwiająca jedność. Tak przecież jest napisane. Między innymi w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, werset 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, to jest Chrystus i Jego Kościół. I teraz, jeżeli tak, to jeszcze warto zerknąć do wersetów 20, 21, 24 do 27. A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was, lecz Bóg tak ukształtował ciało, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Dokładnie tak, jak ma się rzecz z ludzkim ciałem, którym dostrzegamy doskonałą jedność wspólnie i zgodnie funkcjonujące członki. Wspólne i zgodne funkcjonowanie oraz zależność członków. Tak ma się również sprawa z duchowym ciałem Chrystusa. Tak jak w ludzkim organizmie nie ma niezależności pośród członków ciała, lecz zadziwiająca zależność, od której w największym i najwyższym stopniu uzależnione jest zdrowe funkcjonowanie całego organizmu, tak samo nie może być niezależności między członkami ciała Chrystusa. Jeśli mają funkcjonować sprawnie i zgodnie z zamysłem Boga. Jeden członek nie może powiedzieć do drugiego: nie potrzebuję ciebie. W ciele Chrystusowym nie powinno być rozłamów i podziałów. W czasie, gdy apostoł Paweł pisał list do wierzących Koryntian, jako zbór stanowili oni ciało Chrystusa w Koryncie. A każdy wierzący spośród nich z osobna był równocześnie członkiem uniwersalnego ciała Kościoła. Jeśli zasada ta odnosiła się do pojedynczych wierzących, będących członkami ciała Chrystusa, to czy nie odnosi się również do lokalnych zborów, które są przecież niczym innym jak tylko większymi grupami indywidualnych członków tego samego ciała, zgromadzającymi się razem w jednym miejscu? Z całą pewnością tak. Prawda o jednym ciele Chrystusa wyklucza wszelką myśl o niezależności. Czy to w osobistym wymiarze, czy też w kolektywnym wymiarze. Zachowywanie jedności ducha w spójni pokoju. Nie tylko ciało jest jedno, lecz również duch jest jeden i list do Efezjan, 4 rozdział od 3 do 4 wersetu, napomina nas, abyśmy starali się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Tak poucza nas pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset. Jest to Boża jedność utworzona przez Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt, do której należą wszyscy wierzący. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Jedność ta jest dziełem Ducha Świętego, któremu zależy na jej praktycznym urzeczywistnianiu i zachowywaniu przez dzieci Boże. Po to, no właśnie po co? Po to, aby wypełnić zamysł Ojca i przynieść chwałę Jego umiłowanemu Synowi. Nie możemy zakłócić jedności ciała Chrystusowego, którą utworzył Duch Święty, Święty Duch Boży, ponieważ
została ona utworzona, stworzona raz na zawsze i Chrystus nie przestał postrzegać swojego Kościoła, swojego zgromadzenia, swojego zboru jako jednej niepodzielnej całości. Niezależnie od tego, jak rozczłonkowany i boleśnie rozdarty byłby tu na ziemi, możemy jednak zawieść w praktycznym urzeczywistnianiu tej jedności ducha, dlatego też jesteśmy napominani, by dołożyć wszelkich starań, aby zachować ją w jednoczącej spójni pokoju. Można zauważyć to na wiele sposobów, ale jeden autor chrześcijański napisał to w ten sposób. Dążenie do zachowania jedności ducha podtrzymuje nasze relacje ze wszystkimi wierzącymi zgodnie z Duchem Bożym. I wprawdzie gromadzimy się z innymi w imieniu Pana na zasadzie jednego ciała, jednego ducha. W ten sposób staramy się zachować jedność ducha w spójni pokoju i tworzyć wspólnotę ducha, który utrzymuje jedność ciała Chrystusa. Czym zatem jest ta jedność? To moc i zasada, dzięki której święci mogą wspólnie kroczyć we właściwych relacjach między sobą jako członki ciała Chrystusa. Może to oznaczać dla mnie oddzielenie się od jednego członka, ponieważ jest on religijnie lub praktycznie przywiązany do tego, co nie wytrzyma próby Słowa Bożego. Może też być to dla mnie wezwaniem do kroczenia z innym, który podąża w pobożności i w prawdzie. Ta jedność również całkowicie wyklucza indywidualność. Nikt nie może zająć odosobnionego miejsca. Jeśli lokalny zbór usuwa jakąś osobę ze względu na słowo pańskie, czyni to w społeczności i na wspólnym gruncie ze wszystkimi lokalnymi zgromadzeniami na całym świecie, które kroczą drogą prawdy. Eliminuje to możliwość działania niezależnie od innych członków Chrystusa, działania samodzielnego, nie w jedności z pozostałymi. To wykracza poza obszar wszelkich ludzkich systemów, lecz utrzymuje nas w sferze jedności według woli Bożej. Ta jedność obejmuje swoim zasięgiem wszystkich bez względu na to, gdzie się znajdują. Eliminuje zło z wewnątrz jako znane, a mimo to akceptowane, którego ewentualne tolerowanie skutkowałoby zerwaniem jedności ducha. Nie chodzi tu jedynie o jedność chrześcijan, która jest możliwa do osiągnięcia wysiłkiem wielu, często za cenę odrzucenia prawdy o ciele Chrystusa. Bóg dołącza jedność do Chrystusa, nie Chrystusa do jedności. Prawda jest naturą tego, którego jedynym i jednym ciałem jesteśmy. Tę jedność musi więc także charakteryzować świętość i prawda. I tutaj myślę, że objawienie 3 rozdział 7 werset do tego mogą nawiązać. A chrześcijaninem, który tak pisał, był F.G. Patterson. Jeśli poddamy się w tym zakresie prowadzeniu Ducha Świętego Słowu Bożemu, to wkrótce zauważymy również Bożą jedność w nauce i praktyce zawartą przez Ducha Bożego w liście do Koryntian. I nie dotyczyła ona jedynie zgromadzenia w Koryncie, ale każdego zboru. Tak więc dla zachowania jedności ducha musi istnieć jednolita nauka i generalne zasady praktycznego postępowania między zborami, a także sposób rozpoznawania innych zborów jako takich, które stanowią tę Bożą jedność. Nie może być urzeczywistniana prawda o jedności ducha w zborach, które działają niezależnie od siebie. Prawda o jednym ciele i jednym duchu wymaga zatem, aby lokalne zgromadzenia stanęły na gruncie tej Bożej jedności i uznawały tę relację jedności między sobą oraz starały się ją praktykować. Zasada niezależnych zborów jest więc w najostrzejszym kontraście i kolizji z boskim wezwaniem zachowania jedności ducha w spójni pokoju. Jest zatem niebiblijna i prowadzi do podziałów.